Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu 1/8 finału Pucharu EHF KGHM Metra Kozagłębie Lubin Metz Handball 22-24, awans do kolejnej rundy, drużyna Metz po wygranym pierwszym meczu 29-28. I ja bym poprosił o parę słów komentarza odnośnie spotkania pana trenera drużyny Metz. Ja czestitam wam. Pobjeda se radilo o jednom golu, jedna stativa mogla da bude i sa našim dvoj strani. Tu le obe ekipe smo dali maksimum, pobedio je srećni. Pani trener, kilka słów podsumowania tego spotkania. Ja przede wszystkim gratuluję, czestitam da igrate dalej, szteta, ale to jest sport. Gratuluję przeciwnikowi, oczywiście żal mi, bo tak jak trener powiedział, mimo drużyny markowej, no na boisko okazało się, że spotkały się drużyny wyrównane i niewiele zabrakło do tego awansu. Niemniej jednak realnie patrząc, zagraliśmy dużo gorzej dzisiaj niż we Francji niestety. To nie była ta sama ekipa, jeżeli chodzi o grę w obronie, mówię to o drużynie Zagłębia. Dodatkowo, no niestety ta czerwona kartka Karoliny na pewno nam nie pomogła w drugiej połowie. Duża ilość kar. Przywykliśmy, umiemy w piątkę zdobywać bramki, więc aż tak nam to dzisiaj może nie przeszkadzało, ale no i zabrakło Karoliny i zabrakło mi wsparcia rozgrywających w tej drugiej połowie, kiedy trzeba było z drugiej linii rzucić. Klaudia Pielesz w pierwszej połowie bardzo nam pomogła, a natomiast w drugiej no liczyliśmy bardzo na pomoc, niestety gdzieś próbowała podań, z czego były błędy, potem kontry. Myślę, że taki przełomowy moment. Prowadziliśmy trójką i w bardzo krótkim czasie straciliśmy tą przewagę. Chyba 4 minuty minęły i to był taki moment zły w meczu. Za długo pracowaliśmy całą pierwszą połowę na to, żeby tak szybko stracić tę przewagę. Pierwsze 15 minut no nie toczyło się tak, jak my byśmy tego chciały, no, natomiast od już po 15 minutach już weszliśmy na swoje tory. Myślę, że w drugiej połowie zabrakło nam konsekwencji, jeżeli chodzi o obronę. Przeciwniczki łatwo ogrywały nas jeden na jeden, brakowało pomocy u nas. No, miałyśmy troszkę rozbitą tę obronę i myślę, że to przyczyniło się do zwycięstwa Francuzek i do naszej porażki. Pani Bożona, jakieś pretensje do Karoliny, dwójkę równo z Syreną Francuzek? Ciężyło serce, no ale taka jest prawda, jak się ma dwa razy po 2 minuty, no to lepiej no, tą jedną bramkę odpuścić i grać dalej. Może to nie była trzecia kara, no ale to już pozostawiam tam. Ocenię na spokojnie. Powinna chyba troszeczkę spokojniej podejść do tej sprawy, troszeczkę rozumniej, no bo nie wolno by jej było tego robić. Wiadomo było, że w tym momencie osłabi nas na całą drugą połowę. Niemniej jednak nie będę miała pretensji do samej Karoliny. Ja mam trochę żal do zespołu właśnie, do tego, co Kinia przed chwilą powiedziała. Pierwsze 15 minut nie przebiegało tak, jak chcieliśmy, a skoro chcieliśmy awansować, to od pierwszej minuty trzeba grać tak, jak się potem grało pod koniec pierwszej połowy. Kilka tak między wierszami czytając, panie trener, duże zastrzeżenia do drugiej linii, to strzel, do armat, do drugiej linii, czyli taki twój też słabszy, skąd to się wzięło? Dużej siły rywala, czy nie wiem, jakaś obniżka formy, bo wszyscy oczekują od ciebie, że będziesz rzucać bramki z drugiej linii, dzisiaj tego zabrakło. Ja powiem tak, no wszyscy jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami, jesteśmy też również kobietami, to jest kwestia też dnia. My przykładamy się do każdego meczu tak samo, to wychodzimy na parkiet, dajemy z siebie wszystko i to nie jest tak, że wychodzę i o, dzisiaj mi się nie chce, to wyjdzie mi słabiej. Dajemy z siebie ponad 100%, tyle ile możemy. Myślę, że to był naprawdę fajny mecz walki, ponieważ i przeciwniczki, i my dawaliśmy z siebie 100% i no, tak jak i trener to tak powiedział, była bramka za bramką i kibicom myślę, że też się mógł podobać ten mecz, tylko szkoda, że przegrany. Panie Przewodniczący, fragment posiedzenia to przegrany w drugiej części spotkania 1-7, to był tak naprawdę klucz, choć z drugiej strony wydawałoby się, że na przerwę schodząc ze strachem do oczu bez Karoliny, czy sobie za nim nie poradzi. No i pierwsze parę minut było okej, potem... Tak, ale no, na to też miało wpływ jednak takie seryjne kary dwuminutowe i no, okazało się, że w tą piątkę trochę zabrakło nam
konsekwencji takiej, jak była w pierwszej połowie grając w osłabieniu. No i chyba w tych fragmentach właśnie brakowało mi Karoliny, która by to ustawiła, bo tak no troszeczkę straty były zbyt łatwe, zbyt proste błędy zdarzały się jak na tak ważny mecz. Takiego z drugiej strony po takim dwóch jak z Hany, z Metzhandel, macie zdecydowanie więcej doświadczenia na ligowe boiska i będzie się mogło chyba coś przenieść, żeby pogrywać się chyba na ligowe. No oczywiście, na pewno są też pozytywy tego spotkania. Tyle co przegrane, ale na pewno wyniesiemy duże doświadczenie z tego. Był to super przeciwnik, naprawdę ciężki rywal. Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, ale no, tutaj przeciwniczki nie oddały łatwo. Myślę, że naprawdę przyda się i zaprocentuje na przyszłość. Po wylosowaniu wydawało się, że mecz będzie zdecydowanym faworytem. We Francji też się mówiło, że w tym pierwszym meczu wygrają zdecydowanie wyżej. Jednak chyba musi przyznać, że jego zespół namęczył się w tym meczu, a był zdecydowanym faworytem. Znał się. Mój trening, kiedy jestem doszło w Francji, był Wojtek Nowicki. Aha. Prošle godine sam imao igrač Urbanović, znam poljski rukomet, kupno čemu sam ranije te oduzmem i znam da poljski rukomet problem je reprezentacija koja nije imala sreće, dve, tri kvalifikacije nije se kvalifikovala, a šampionat poljski je odličan, četvrta ekipa Poljske je tukla našu četvrtu ekipu, nije osam. No, naš problem je bio, to možda kažeš, nama je ovo osma utakmica od 9. januara. To przy okazji pytanie do pani, bo trener mówi, że 8 mecz w takim czasie. My co chwilę takie maratony mamy przed nami, kolejny środek, kolejne spotkanie z Politechniką. Jak pani oceni tego rywala? W pierwszej rundzie przegraliśmy tam, ale u siebie chyba. W pierwszej rundzie przegraliśmy tam w końcówce meczu. Mecz był w telewizji, więc co powiem, no po tym meczu, jak pojechałam do związku, to tylko słyszałam komentarze typu ukradli wam punkty, więc wszystko na temat tamtego meczu. Ja myślę, że przez większość meczu byliśmy lepszym przeciwnikiem i tu w środę wyjdziemy właśnie z takim przekonaniem. Bronimy drugiego miejsca, Koszalin broni czwartego miejsca, bo tak naprawdę depcze im po piętach Elbląg. Spodziewam się walki, niemniej jednak, tak jak Inia powiedziała, doświadczenia w pucharach na pewno będą procentować i mimo tego maratonu zdajemy sobie sprawę ze stawki każdego meczu. Zaczynamy z Koszalinem i zrobimy wszystko po prostu, żeby punkty zostały u nas. Jeszcze jedno krótkie pytanie do Kingi. Politechnika w środę, wyjazd do Piotrkowi, wyjazd do Elbląga i fajna kroka tam Karu Polski. Szalenie mordercze na razie, czy fizycznie jesteście na to przygotowane, bo gracie praktycznie co 3-4 dni. Musimy. Nie ma wyboru tutaj. Dajemy siebie 100% i po kolei idziemy. Nie patrzymy. Wiadomo, że będą w krótkim okresie mecze, ale trzeba je rozegrać i nie będziemy tutaj kalkulować, tylko na każdy mecz będziemy podchodzić ze 100% po prostu aktywnością i damy siebie wszystko na pewno. Nie będzie tutaj żadnej kalkulacji. Wiadomo, to jest sport. Tutaj każdy może wygrać, każdy może przegrać, także chcemy dać siebie po prostu wszystko na boisku i trudno. Teraz dzisiaj przegrałyśmy ten mecz, ale no musimy ponieść głowy do góry. Teraz będzie liga. Ostatni mecz z Koszalinem, no to można tutaj dużo rozmawiać, ale to już jest za nami, to już było i teraz chcemy po prostu w ligę utrzymać te punkty i gonimy Lublin. Chcemy utrzymać się albo nawet wsiąść na fotel lidera.